Witam, witam. Dzisiaj pośmigam sobie po łączce. Po łączce, można powiedzieć, w środku wioski. Lecę pierwszy rządek, drugi sygnał. Już się cieszę, bo jest piaseczek. Także jak będzie monetka, to może coś fajnego, w fajnym stanie. No a teraz super malutki guziczek, elegancki. No i lecę dalej. Kolejny sygnał, dosłownie kilka metrów dalej. Jeszcze nie miałem tego w ręce. Fajnie się kopie w środku wioski. Auta jeżdżą, jest zainteresowanie. Przeczyszczę i pokażę. Wyszło takie coś z mosiądzu i żelaza. Nie będę gdybał, zasypuję dołek i lecę dalej. No, masa śmieci, masa aluminium wychodzi. Teraz coś ciekawszego. Z zegara, jak się nie mylę, bebechy. Mosiężna blacha albo miedziana. Ale się rozdmuchało, ale muszę to nagrać. Jest pierwsza monetka dzisiaj. Zaczynamy PRL-kiem. 73 rok, 10 groszy. I super. Jest monetka, dzień nie stracony. Na szczęście lecimy dalej. Sygnał równo 8-4 był. Tak jak widać, jest reszta ramki. No i na razie tylko takie fanty. Nic ciekawego nie wychodzi. Często się tak dzieje, że wstaję, sprawdzam, a w doku dalej coś jest. Tutaj zasypałem tą ramkę, a dosłownie obok drugi sygnał, którego wcześniej nie widziałem, bo tamten zasłaniał i wyszedł guziczek. Kładki dwupłaszczowy. Sygnowany extra fein, także prusaczek, no lub cesarstwo niemieckie. Patrzcie co wyszło. Druga monetka i jest sreberko. Pięknie. Trzy krajcarki, 1783 rok. Sygnał stały 54. Taki naprawdę, no śmieć. Francja, elegancja. Dobra. Już mi się podobał wypad. I następna z ciekawych rzeczy. Taka pierdółka malutka. Kurczę, jak w piaseczku się fajnie szuka, to jest normalnie szok. Fik. Jest podkładka.
Właśnie wrócił właściciel z pracy. Pewnie zaraz mnie nawiedzi. Zobaczyć jak tam moje wzmagania. A ja w międzyczasie mam trzecią monetkę. Cesarstwo niemieckie. 1900 równy rok. Niby piasek, niby łąka, a i tak purchle na tych fenolach takie, że wieje jak cholera. Kolejny fancik przy samej drodze. Na parsteczek widać cały. Wyrosł ładnie. A jednak nie jest cały. Odłupałem kawałek ziemi i niestety połóweczka. No już taki kawałek zrobiłem. Na pewno będzie ze dwa ary. No i kolejny fancik. Taki guziczek. I myślałem, że będzie monetka, a to kolejny guziolek. Grunt to nie zostawiać po sobie śladu. No w końcu. Chyba minęło z pół godziny. Jest. Jest 5 fenoli cesarstwa niemieckie. 1903 rok. Miałem piękny sygnał na srebro. Na grube srebro, takie 82 stały. I taka kurczę fajna blacha aluminiowa wyszła. Okrągła. Że normalnie nic, tylko się pociąć. No tu już niestety zostanie po mnie ślad. Tam tak fajnie zamaskowałem. Nakopałem się. Jest gruba moneta. $20 z nowotko. Nie mogłaby być piątka z Hindenburgiem albo z Wilhelmem. No nic, jest moniak. No i pod supem to bym się bardziej spodziewał jakichś drutów aluminiowych. Wyszedł guziczek, któremu niestety przywaliłem. Musiał krzywo stać, ciężko było namierzyć. Jest ekstra fein. Sygnowany od spodu, kurde, tak przywalić nieładnie. I dosłownie kilka metrów dalej. A, piąteczka. $1875. Siódmy rok, P207, ósemka i S-ka z gwiazdką. Teraz wyszedł ciekawy fancik, już wam pokazuję. A. Nie wiem, czy to był medalik. Wygląda, jakby tutaj było
zawiesię medalika. Gutes Allen. Ja z niemieckiego noga jestem. Do moich czasów się rosyjskiego uczyliśmy. Także niestety. Tutaj wykopałem przed chwilą guziolek. Tu jest następny sygnał. Zobaczymy zaraz co to fajnego wyjdzie. Sygnał 68-69. O, już chyba widzę. Był guziolek i jest ucha z Mausera. Trzydziesty pierwszy. Nie, 41. Ale niestety trup. No i robię ostatni nawrót, bo nie wiem, czy mówiłem, chyba nie mówiłem. Chodzę na słupki, znaczę sobie i od jednego do drugiego, tak żeby miejsce koło miejsca zrobić, nic nie opuścić. Także ostatni nawrót robię. Teraz wyszła dosyć wielka ucha. Nie znam się oczywiście, czy to jakiś mannlicher, czy coś takiego. Ładny sygnał, był 70 równiutko. I coś takiego. Także zobaczymy, czy jeszcze tutaj zostało z, nie wiem, 40-50 metrów, czy coś wyjdzie. Jak widać, jest jeszcze sygnałek 65 stały na 10 centach. Zobaczmy, co to jest na żywo może. Kawałek jakiegoś śmiecia mosiężnego, a widzieliście sygnał elegancki 65 stały, a wyszło coś takiego. No i już praktycznie ostatni dołek dzisiaj, proszę bardzo, Solidarność. Mówisz, że mnie oglądasz? Oglądałem cię. Polecam kanał Mustafa Gold. Super, dzięki wielkie. Także mój widz mnie złapał przelotem, przejazdem. Fajnie, cieszy takie coś, taka akcja. Super. No i nie umiem dojść. A ja mówiłem, że ten, że fajrand robię, nie? No i zostało mi dosłownie 15 metrów. I znów sygnał. Trzeci fenolek. 1900 rok.
No i ćwiartkę zrobiłem, tak jak widać. Tam jest słupek, ćwiartka tej łąki. I co wydobyłem, co wydobyłem? Trzy jedyneczki, dwie mordeczki, dwa PRL-e. No dzisiaj strzałem dnia, trzy krańcarki. Piękne, fajny stan. A guzioli posypało, chociaż ten malutki najładniejszy. Śmieci. Tyle śmieciuchów, kilka wózek. Większość to aluminium. O, ramka nawet pasuje do siebie. No i to tyle. Także było to co było. Było fajnie, super. Łączka dała, jest sreberko. Jest kilka fenoli. Ogólnie działo się, także nie narzekam. Miłego wieczorku, trzymajcie się, do następnego, hej.